Witam wszystkich, tu Fikomiko, z długo wyczekiwana premiera gry Let's Go Pikachu nareszcie nadeszła. Mam nadzieję, że dzisiaj wszystko nam pójdzie z płatka. Zaczynamy. Mam również kolekcjonerskie wydanie Pokeball Plusa. To jest kontroler do właśnie gry Let's Go Pikachu i Let's Go Eevee. Spróbujemy połączyć się właśnie za pomocą tego kontrolera. Mamy tutaj taki suwaczek dodatkowo do przesuwania, żeby nam było wygodnie, żeby przypadkiem nie rozbić telewizora, jakbyśmy rzucali właśnie tym pokebolem. Właśnie po to jest to. I tu mamy też taki pierścień na palec, żeby nam było jakoś tak wygodniej. Fajna, fajna opcja, fajna sprawa, tak to wygląda. Nie przeszkadza. Wszystko śmiga jak ta lala. Mamy wybór, przycisk. Możemy też potrząsnąć. A górny przycisk to jest wstecz, a potwierdzenie to jest właśnie Pokeball. Także fajny kontroler. O! Dokładnie tak jak założyłem. Tak samo jak założyłem, tylko tutaj jest pokazane, żeby na ten palec. Ale ja na ten nie zakładam, bo się poparzyłem. Dobra, jedziemy z tematem. Mamy Pikachu na początku. Wyskoczył do nas z telewizora. Mam gęsią skórkę, dosłownie. W jakim języku chciałbyś grać? Angielski, hiszpański, francuski, niemiecki, włoski. Oczywiście. Mógłbym wybrać po niemiecku, bo by mi lepiej szło, ale wybierzemy angielski ze względu na to, że większość osób będzie chciała rozpocząć przygodę właśnie w tym języku. No, słodki ten. No i znowu jest Pikachu. Ale fajnie. Zaczyna się. Cześć, witaj. Miło mi cię poznać. Witaj w świecie Pokémon. Nazywam się Oak. Ludzie nazywają mnie profesorem Pokémon. Ten świat zamieszkują niesamowite stworzenia, które nazywamy Pokemonami. Niektórzy ludzie wchodzą w interakcję z nimi. Niektórzy używają ich do walki. Niektórzy ich zbierają. Niektórzy je zbierają, a ja studiuję Pokemony jako swój zawód. Opowiedz mi teraz coś o sobie. Jakim rodzajem typu trenera jesteś? Wybierzemy pierwszą opcję. Chyba, że dziewczyną byśmy grali, to by była też właśnie możliwość wyboru, karnacji, koloru włosów i tak dalej. Wybieramy tego trenera. A teraz powiedz, jak się nazywasz? Powiem wam, że ten kontroler, fajnie on wygląda. Fajnie się nim steruje, nie ma jakichś tam problemów, żadnych. Wszystko Hikomiko wpiszemy nasz nick. Hikomikos. Oj! Tak, jak wciśniemy u góry, to fajnie, że można cofać. Fajne jest to. I potwierdzamy. Hikomikos. Dobrze. Tak, czyli nazywasz się Hikomikos. Dokładnie tak. A ten przyjaciel mieszka obok ciebie, jest twoim rywalem. Jak się on nazywa? Też mam wpisywać? Czemu? Jak nazywamy rywala? Zapytam czatu. Czat, jak chcecie, żebym nazwał rywala mojego w grze Let's Go Pikachu? Pamiętajcie, że odcinki, które oglądacie, są nagrywane na żywo, także wszystko macie na bieżąco. Kushi, Rafonix, Sialak, Judy. Dobra, przegłosowaliście, żeby to był Kushi. No i dobra, niech tak będzie, skoro tak chcecie.
Kusiczysz, tak? Dobra. Chytra baba z Radomia. Dobra, wyłączę ten czat i pasek celu, bo to będzie rozpraszało nas. Ale piękna grafika, cudownie. Która to jest strona? To jest ta, tak? To sobie poprawmy płótno. Albo przesuńmy kamerkę w temanikę. O. Ten świat, Pokémon, czeka na ciebie. Ruszajmy! Albo tak jak było po polsku, zróbmy to! O. Powiem wam tak, jak mogę wejść do menu? W ten sposób, tu mamy możliwość, jeszcze niczego nie mamy możliwość, mamy możliwość jedynie zapisu gry. To jest mój profil trenera, 0 odznak, 0 pokemonów, 3000 kasy i zapiszemy sobie grę, na wszelki wypadek. Powrót, to jest na górze, fajnie, fajnie, wciskamy i wszystko śmiga. Jest e-mail od Kusiego. Hej Hikomikos. Naciśnij A, żeby wchodzić w interakcję z ludźmi i pokemonami. Naciśnij X, żeby zapisać grę. Przygoda się zaczyna. Mamy tutaj plakat z walki Gengara i Nidorino. To jest właśnie pierwszy plakat, jaki w ogóle... Pierwsza walka, jaką kiedykolwiek mogliśmy zobaczyć właśnie w intrze z gier Pokémon Red i Pokémon Blue. Tak samo Pokémon Yellow i pierwsza scena walki, która pojawiła się w serialu animowanym Pokémon. Wróciłam! Nie wiemy kto. Dzień dobry, Hikomikos. Co się dzieje? Wyglądasz dziwnie. Nieważne. Nie powinniśmy czekać. Przyszedłem po ciebie. Dzisiaj jest wielki dzień. Nareszcie dostaniemy pierwszego Pokémona od profesora Oaka i staniemy się prawdziwymi trenerami. Ale zanim pójdziemy... Przeczytałeś maila, którego wysłałem ci wczoraj, prawda? Dobrze. Sprawdź swój komputer, jeśli nie przeczytałeś. Pójdę do profesora laboratorium i widzimy się tam. Dobra, na razie. Dziękuję, Robert Niedziałek, za donajcik 5 funtów. Pozdrawiam serdecznie. Ja również pozdrawiam. Nasza mama w kuchni. Ładnie zrobili, fajne te animacje wyglądają i w ogóle. Dobra, wracamy wstecz, zagadamy do naszej mamy, co tam ma ciekawego do powiedzenia. O, powinieneś iść do profesora Oaka, laboratorium. Kushi poprosił mnie, Kushi powiedział, że da wam pokemony, czyż nie? Dobra, lecimy na naszą wyprawę, czekają na nas nowe przygody z pokemonami w regionie Kanto. Ależ piękne animacje. Ja sobie chciałem nie spoilerować, tak... Dlatego nawet tam u paru youtuberów widziałem już, to znaczy widziałem, że dodali filmiki. Ja skomentowałem im filmiki, ale nie oglądałem rozgrywki. Bardzo ładnie graficznie to zrobili wszystko. Dobra, wchodzimy do środka. I te zremasterowane muzyczki wszystkiego. Wyglądają. Ej, czemu mój rywal już wybrał Pokémona? O, Hikomikos, profesora nie ma już tutaj. Myślisz, że te Pokébole powinniśmy sobie wziąć? Nie mogę się doczekać, kiedy wezmę swojego. Ten Pokéball zawiera Pokémona. Dobra, czyli ciekawe, gdzie ten profesor może być? O! Dobrze, PJ, dziękuję wam za pomoc! Rozumiem, że zrozumiemy się lepiej teraz. Dziękuję wam za to. O! Tu jesteś, Hikomikos! Oczywiście, obiecałem, że dam tobie i Kushiemu Pokémona dzisiaj, czyż nie? W takim razie, powinniśmy się udać do laboratorium. Co? Co jest? Biga?
Ale zarąbiliście soundtrack i w ogóle. Spotkaliśmy dzikiego Pikachu. Jest inny niż tutaj. Zwykle występują. Czy powinniśmy poćwiczyć trochę rzucania? Rzucasz swoim pokebolem i próbujesz wylądować właśnie na nim. Trzymaj swojego Joy-Cona na wprost ekranu. A co jeśli mam właśnie Pokeball Go Plusa? To znaczy Pokeball Plusa. I rzucasz nim jak... Tak. Nie rzucaj Joy-Conem. Dobra, cicho. Czy tak? Miej oko na punkcie. Mam 9 pokeboli. Dobra, no chyba nie da się nie złapać tego pierwszego, prawda? Excellent! Ale wibruje! A! Jest! Mam Pikachu! Dobrze. Dobrze ci poszło jak na pierwszy raz, chłopcze. Nie zapomnij zabrać swojego Pokebola i nazwać swojego Pikachu. Co jest? Wygląda na to, że ten Pokémon się denerwuje. Hej, czekaj! Wracaj! Profesorze Oak! Te Pokebole są dla nas? Możemy wybrać jednego z nich? Świetnie, właśnie tutaj... Hikomikos dostał swojego pierwszego Pokemona, Pikachu! Czyli Hikomikos, złapałeś już świeżego swojego Pokemona? Nigdy nie widziałem, żeby coś takiego się stało wcześniej. Ho ho ho, bardzo interesujące. Więc chłopcze, weź sobie tego Pokebola. Tak, to jest ten Pikachu? O, lubił mnie! Pikachu został twoim partnerem! Jest! Nadszedł ten moment. Czy mi się trafiła samica? Czy... Wygląda na to, że tak. Ja chciałem go nazwać jakoś słodko. Albo po prostu w skrócie Pika. Pika jest moim partnerem! Kushi. Profesorze, wybiorę tego! Kushi dostał Eevee od profesora Oaka. Dobra, to idziemy teraz na podróż Pokémon. Jest jeszcze jedna rzecz! Wasza dwójka jako trenerzy powinniście mi pomóc w czymś. Weźcie to w swoją podróż. Co ten profesor robi? To jest Pokédex, który zaprojektowałem. Automatycznie zbiera dane na temat Pokémonów, które zobaczysz, złapiesz i spotkasz za każdym razem. Jest wysoce zaawansowany technologicznie. Hikomikos i Kushi, chciałbym was jeszcze poprosić o coś. Dostaliśmy Pokédex od profesora Oaka. Znajdziesz tutaj wszelkie informacje na temat Pokemonów, które spotkasz i będziesz mi pomagał skompletować dane na temat Pokemonów. Dowiedzieć się wszystkiego o Pokemonach to moje marzenie, ale jestem już za stary, żeby zrobić to samemu. Dlatego was, młodzi trenerzy, jest siła.
jest moja wiara. Idźcie na podróż i zrozumcie historię Pokémon. Pokédex, czyż nie? Powinniśmy zebrać tyle Pokémonów, ile tylko nam się uda. Zaczynam od teraz! Hikomikos powinieneś zrobić to samo. Pośpieszyć się. Dobra, i mamy Pikachu, który nie lubi siedzieć w Pokébolu, tylko ucieka i będzie nam towarzyszył w naszej podróży w świecie Pokémon. Mama, och, jak słodko! Czy to nie ten Pokémon, który dostałeś od profesora? Co? Złapałeś go samemu? To niesamowicie! Jak nazwałeś swojego Pokémona? Pika? Jak słodko! Ależ jest pełny energii! Wydaje mi się, że wasza dwójka powinna wyruszyć w podróż dzisiaj, prawda? W takim razie mam tutaj coś przygotowanego dla ciebie. Dostaliśmy mapę miasta od mamy. I mapę miasta wsadziliśmy do plecaka. Używając mapy miasta ze swojego plecaka, możesz zawsze wiedzieć, gdzie jesteś. Bezpiecznej podróży, skarbie. Ty i Pika będziecie dobrymi przyjaciółmi. Dobrze. Mamy pierwszego Pokémona. Teraz możemy zapisać nasz stan gry. Tak wygląda nasz Pokédex. Tak wygląda nasza drużyna. Tak wygląda nasz plecak. Fajnie. Pikselowe miniaturki dają powiewu właśnie tej klasyki, którą mamy w Pokémonach. To jest nasz Pokédex. Mamy na razie tylko Pikachu w Pokédexie. Zapiszemy nasz stan gry i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie również kolejna część, także oglądajcie, zostawcie koniecznie subskrypcję na kanale i łapkę w górę, jeśli chcecie oglądać moje przygody. Zagrajmy w Pokémon Let's Go Pikachu. Na razie!